misjonarze Oblato Maryi Niepokalanej posługującej w Ukrainie chcę wyrazić bardzo głęboką i szczerą wdzięczność panu Witoldowi Gadowskiemu za organizowaną zbiórkę żywności i nie tylko pomocy humanitarnej, a także zbiórkę pieniężną na jako pomoc Polakom zamieszkującym w Ukrainie. Bardzo też chcę podziękować księdzu Leszkowi Kryżemu i księdzu Luce Bowio z Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce, sekretarzowi tej Unii, za wspieranie naszej posługi w Ukrainie. Dzięki waszej pomocy możemy pomagać tym ludziom, którzy przychodzą do naszych klasztorów, stukając drzwi i prosząc o wsparcie, ponieważ z powodu wojny, z powodu utraty pracy, z powodu tymczasowego przemieszczenia w Ukrainie nie mogą zaradzić tym potrzebom, które mają obecnie, i dzięki waszej pomocy możemy tym ludziom pomagać, możemy tym ludziom dawać nadzieję, że te trudne chwile skończą się i oni będą mogli nadal żyć godnie. Niech Pan Bóg wam stokroć wynagrodzi. Большое спасибо вам за то, что вы беспокоитесь за Украину, за наших народов. Спасибо вашему государству, которое нам помогает в нашей ситуации, такой тяжелой. Дякую вам велике за допомогу. Мы дуже нуждаемся в цій допомозі. Pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkim, którzy wspieracie ludzi na Ukrainie, pragnę bardzo serdecznie podziękować. Poprzez posługę moich współbraci, misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, dokonuje się tu wiele dobra. Widzicie sami, jak wielkie są potrzeby. To dopiero początek kolejnego dnia wzajemnego wsparcia i pomocy. Trochę zjeździliśmy teraz z ojcem naszym przełożonym z Rzymu Ukrainy. Wszędzie widzimy te potrzeby, wszędzie widzimy to dobro, które pomimo zła zwycięża. Także trwajmy w dobrym dziele i módlmy się o pokój, módlmy się o nadzieję, którą daje Pan Jezus. Szczęść Boże! Добре, що нам є така допомога, допомагає ваша церква. Ми, звичайно, переселенці, ми перетерпіли дуже багато. І зараз в наших краях дуже складні часи. Я сама є Святогірська, хоч там зараз Україна, але його обстрілюють. Тому дуже вдячні вам. Слава Богу, що є такі люди, як ви.